Cześć. Ja jestem Florian. Witam was w kolejnym odcinku z serii Poradników Factorio. Dzisiaj sobie porozmawiamy o kolejach, o pociągach, o sieci kolejowej, o tych wszystkich fajnych, potężnych maszynach jeżdżących po torach na iluś kółkach, w sumie nie wiem nawet ilu, no mniejsza z tym. Porozmawiamy sobie o tym, jak je postawić, jak je obsłużyć, jak zrobić sobie taką podstawową linię, jak zacząć to automatyzować. No a w osobnym odcinku więcej sobie porozmawiamy o tym, jak można je, nimi sterować za pomocą na przykład e, takiego zalążka sieci sterowniczej, bez wgłębiania się w samą tą sieć sterowniczą. No i porozmawiamy też w przyszłym odcinku o bardziej o sygnałach kolejowych, czyli jak za pomocą jednej infrastruktury E, obsłużyć więcej niż jeden skład pociągów. Na ten moment jednak porozmawiamy o czymś bardziej e, podstawowym: o tym, jak taką pierwszą kolej e, stworzyć być może nawet odcinek nazwy Twoja pierwsza kolej, chociaż to będzie trochę takie sztampowe. No, tak czy inaczej, przejdźmy do rzeczy. Aby postawić naszą sieć kolejową, potrzebujemy parę rzeczy. Taką najbardziej podstawową rzeczą, taką najbardziej elementarną są tory. Tak naprawdę proste tory, mimo że one nie do końca są proste, to też zaraz Wam pokażę. Tak czy inaczej, no potrzebujemy takich torów trochę. Robimy je za pomocą tak naprawdę z kamienia, żelaza i stali. Następnie potrzebujemy lokomotywę, do której potrzebujemy już silniki, układy elektroniczne oraz stal. No i w sumie. To jest tyle, co potrzebujemy. Do takiej podstawowej kolei, która na przykład służy do transportu ludzi, czyli nas, naszego, naszą postać. Jeżeli chcemy pociąg towarowy, no to wagony towarowe możemy do niego doczepić. Jeżeli chcemy, żeby transportował płyny, no to mamy cysternę kolejową. Jeżeli chcemy, żeby pociąg się troszkę bardziej zmilitaryzował, no to mamy dostępny wagon artyleryjski, o którym też powiem później. No i potem do automatyzacji mamy takie trzy budynki, które się nazywają przystanek kolejowy, semafor i semafor poprzedzający. O wszystkim powiemy sobie, ale po kolei. Najpierw tory. Jeżeli wybierzemy tory, to zobaczymy, że obracając je mamy tak naprawdę nie cztery, a w sumie osiem kierunków. Przy czym tak de facto nie widać różnicy między na przykład tym kierunkiem, a tym kierunkiem, więc można powiedzieć, że w sumie i tak cztery takie ułożenia. Czyli na przykład mamy właśnie takie ułożenie, mamy takie ułożenie, mamy takie, potem mamy oczywiście takie, dwa takie, i tak dalej. No i jak to stawiamy, żeby postawić proste tory? No to wiadomo, możemy zrobić po prostu coś takiego, możemy to nawet przeciągnąć. No ale jeżeli chcemy zakręcić, no to nie wystarczy zrobić takiego załamania. To, to, to nie jest OpenTDD, w którym by to tak działało. Niestety, więc musimy do tego podejść trochę inaczej. Jak już mogliście pewnie zauważyć, w momencie, kiedy naprowadzam myszkę na istniejące już tory, trzymając tory w, na kursorze, pojawiają się takie strzałki. Te strzałki te strzałki oznaczają, w którym kierunku bym chciał te tory budować. Czyli powiedzmy, że chcemy tutaj kontynuować, no to klikam na tą strzałkę i teraz stworzyło mi się takie narzędzie, którym mogę... E, tym torem troszkę kierować. Mogę zrobić dłuższy, prosty odcinek, albo właśnie jakieś zakręty, i tak dalej. Dzięki temu, na przykład, możemy zrobić coś takiego, i tak dalej. No ale to też jest ograniczone narzędzie, które nie pozwala nam na zaprojektowanie bardziej skomplikowanych kształtów. Żeby takie bardziej skomplikowane kształty. Zaplanować, to musimy przytrzymać lewy, lewy Shift, po prostu, chyba Shift, no i klikamy lewym przyciskiem myszy, i wtedy tworzy nam się tutaj taki tryb planowania kolei. Teraz nie będziemy stawiać tych torów bezpośrednio, będziemy stawiać tylko ich plany, a nasze roboty konstrukcyjne po prostu zbudują to za nas. Jak widzicie, teraz to tak nie do końca jest to, co bym chciał, bo na przykład chciałbym, że ponownie coś takiego ponownie chciałbym taką właśnie. Odbicie troszkę w bok, ale żeby się y, trasa kontynuowała. Tylko widzicie, że no właśnie nie mogę czegoś takiego osiągnąć. E, z pomocą przychodzi tutaj przycisk R. Przyciskiem R obracam y, plan y, f, zgodnie ze skałguzówkami zegara, trzymając Shift i R z kierunkiem przeciwnym do y, kierunku wskazówek zegara. No i teraz na przykład mam ustalone, że wyjście z tego y, projektu zawsze będzie w dół, nieważne gdzie sobie tutaj teraz to naprowadzę, wyjście zawsze będzie w dół. Jak tutaj widzicie, to już mamy coś zbliżonego. Jeżeli to dam za blisko, to widzicie, że to zrobi się pętla, bo po prostu nie ma innej możliwości, żeby z tego wejścia do tego wyjścia zbudować tory, ale jeżeli to na przykład oddalę o jeden, zrobię wystarczająco dużo miejsca, to już widać, że taka, yy, można powiedzieć, że, 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 taki, że taki zakręt się zrobi. Na przykład, jeżeli chciałbym zawrócić, no to wybieram, żeby wyjście było w górę. No i widzicie, że teraz się robi taka ładna pętla z wyjściem na północ. I to albo od jednej, albo od drugiej strony można to, to bardzo ładnie, ładnie zrobić. Tak naprawdę, mogę też to zrobić. ten planer zawsze stara się postawić tory jak na, najefektywniejsze, takie, żeby jak najmniej na nich się traciło prędkości. Na przykład mogę zrobić coś takiego i coś takiego. No, i jak widzicie, to nie zostało zbudowane, to albo mogę teraz sobie postawić ręcznie w ten sposób, albo roboty konstrukcyjne. Tak naprawdę, jeżeli chcemy zrobić zakręt, to warto zauważyć, że tym zwykłym narzędziem robimy jeden z bardziej ostrych zakrętów, jaki jesteśmy w stanie zrobić, więc robimy taki pełny zakręt, potem drugi taki pełny zakręt, no i mamy najciaśniejsze zawrócenia, jakie możemy zrobić, albo możemy zrobić jeszcze takie dwa, i mamy wtedy takie kółeczko, po którym ja na początku odcinka jeździłem. I tak naprawdę możemy te tory też połączyć. I w tym momencie widzicie coś takiego nowego, czego przed chwilą nie widzieliście. Na niebiesko oznaczone są te odcinki torów, które już istnieją i nie zostaną postawione na nowo. Czyli w tym momencie tory się po prostu połączą w ten właśnie sposób. No ale co, jeżeli chcemy sobie potem powiedzieć? Tak naprawdę, żeby sobie potem powiedzieć, potrzebujemy. W sumie jeszcze dwóch rzeczy. Po pierwsze, potrzebujemy lokomotywę. I tutaj, może słabo to widać, przejdę tutaj niżej. W momencie, kiedy mam wybraną lokomotywę na myszce i, i naprowadzam myszkę na tory, to ona się tutaj pojawia, gdzie na tych torach miałaby się znaleźć. I widzicie, że w tym momencie skierowana jest w prawą stronę. Jeżeli nacisnę R, odwrócę. Lokomotywa jest skierowana w lewą stronę. W momencie kiedy sterujemy lokomotywą ręcznie, nie ma to większego znaczenia, ponieważ możemy jechać zarówno do przodu, jak i do tyłu. Do przodu lokomotywa ma lepsze przyspieszenie, co prawda, aczkolwiek prędkość maksymalną ma taką samą, niezależnie od to, czy jedziemy do przodu, czy do tyłu. W lewym wszystkim jeszcze stawiamy taką lokomotywę, no i widzimy, że brakuje jej paliwa. Jako paliwo do lokomotywy możemy wrzucić tak naprawdę cokolwiek, co w grze jest uznawane za paliwo. Czy, to, czy są to kłody, czy jest to węgiel, czy jest to paliwo stałe. Tak naprawdę o, paliwo oznacza dwie różne rzeczy. Po pierwsze, w zależności od wartości opałowej, paliwo starczy na różną ilość czasu. To jest chyba oczywiste. Tak więc e, kłody starczą na krótko, węgiel starczy dwukrotnie e, dłużej, a paliwo stałe starczy trzykrotnie dłużej niż węgiel. Ale przy paliwie stałym zauważamy taką dodatkową e, właściwość. Przyspieszenie pojazdu 120% to oznacza, że pojazd na paliwie stałym, czy jest to samochód, czołg czy pociąg, jeździ o 20% szybciej. Tak. No i możemy również użyć paliwa jądrowego, które starcza na bardzo długo i przyspiesza nas pojazd o 150% procent. No ale mamy już paliwo w, nasze, w naszej lokomotywie, więc wsiadamy przyciskiem F, no i naciskając strzałkę do przodu, jedziemy do przodu. W ten właśnie sposób trzymając strzałkę do tyłu, jedziemy do tyłu. Nie trzymam żadnych innych strzałek, czy mam jedynie strzałkę do tyłu i widzicie, pojechałem w inną stronę. O co z tym teraz chodzi? E, jeżeli bym chciał, może ja w ogóle tą loko lokomotywę odwrócę w tę stronę. Wziąłem jakieś paliwo. Jeżeli jadę prosto, mam strzałkę do przodu, to lokomotywa jedzie prosto, czyli stara się pojechać po tym najbardziej prostym odcinku, a nie po żadnym innym, czyli nie pojedzie tutaj na przykład w dół. Jeżeli chcę, żeby pojechała tutaj w dół, czyli tak naprawdę w prawo, to jadąc do przodu muszę przytrzymać strzałkę w prawo. Jeżeli tą strzałkę nadal będę teraz trzymał, no to będę jeździł w, tak naprawdę w kółko. Widzieć, jak bardzo szybko ta lokomotywa przyspiesza teraz na paliwie jądrowym. Jeżeli tutaj teraz puszczę szokę w prawo, to pojadę do przodu, czyli właśnie ten odcinek. I to jest w sumie cała filozofia, jeżeli chodzi o mm, jeżdżenie koleją. Ale w momencie, tak naprawdę, co w momencie, kiedy chcemy coś na przykład załadować? Powiedzmy tutaj, no to musimy sobie naszą kolej przede wszystkim odwrócić. Zapomniałem, że możemy na istniejącej już kolei nacisnąć R. W tym miejscu i chcemy, żeby ta kolej posiadała jakiś wagon towarowy. Wagon towarowy to nic innego, po prostu jak duża skrzynia. Może nie w pojemności duża, ale na pewno w świecie gry jest duża. No i możemy ją w różny sposób załadować. Najprostszym sposobem oczywiście jest posiadanie jakichś wypełnionych czymś skrzynek oraz postawienie. Mm, podajników, które będą do, tej, do, do tego wagonu coś ładowały. Powiedzmy, że chcemy ładować układy procesorowe. Widzicie, te układy procesorowe się ładują. Ten podajnik nie chce ładować, więc to na razie usunę, potem pokażę dokładnie o co chodzi. I tak naprawdę, podobnie jak ładowanie, wygląda rozładunek. Powiedzmy, że rozładunek chcemy przeprowadzić sobie tutaj, więc się zatrzymamy. Postawimy sobie tutaj oczywiście skrzynki. I podajniki, które będą teraz wyciągać z wagonu. Musimy oczywiście podprowadzić prąd, bo podajniki niestety są dość głodne. No i widzicie, że te układy procesorowe z wagonu znikają. I teraz tak, no, pociąg cały czas jest ustawiony na ręczny, więc sami musimy nim jeździć, sami musimy nim sterować. Widzicie? Znowu, teraz już nie mogę nacisnąć R, już nie mogę odwrócić pociągu. Jeżeli chciałbym, żeby y, nie musiał wycofywać, to musiałbym postawić odwróconą loko lokomotywę z drugiej strony. No dobra. Ale co, jeżeli chcemy to zautomatyzować? Może przede wszystkim ja tutaj y, dorobię tory w ten sposób, żebym mógł a, w dół i. Jak widzicie, jest to troszkę trudne, jednak. Dopasowanie takie idealne, ale to powinno zadziałać. Jak widzicie, bardzo dziwnie naokoło, ponieważ mm, ciaśniej nie dałoby rady, chyba żebym na przykład spróbował z tego miejsca. Próbujmy sobie z tego miejsca to wziąć w ten sposób, jakoś coś. No nie, widzicie, że to próbuje już e, użyć m, istniejącej infrastruktury, ale możemy nawet w ten sposób zrobić. I okej. Okay. Ustalmy, że teraz jakoś z tego wy wymanewrować tak. Teraz ustalmy, że pociąg chcemy, żeby jechał w ten sposób, w dół. Właśnie tutaj, to, co zrobiłem, to postawiłem e, przystanek kolejowy po prawej stronie e, torów. Tak naprawdę to jest po lewej stronie torów, ale że pociąg jest skierowany w dół, to, to to przystanek kolejowy jest po jego prawej stronie i zawsze w tej grze to tak wygląda. Zawsze przystanek kolejowy jest po prawej stronie pociągu. To oznacza, że pociągi do tego przystanku kolejowego będą naciągać wyłącznie od góry. To jest pierwszy przystanek, który będzie stacją załadunkową. No i tutaj postawimy sobie drugi, który będzie stacją rozładunkową, mimo że ja to po prostu usunę, bo to tutaj troszkę nam zawadza. Tak naprawdę usuwałem to, e, tory prawym przyciskiem myszy i trzeba tutaj być bardzo ostrożnym, ponieważ e, bardzo ciężko czasem usunąć tory tak, żeby nie usunąć tych, których nie chcemy usunąć. Tutaj na przykład bardzo dobry przykład będzie. O właśnie, nie chciałem tego usunąć, chciałem usunąć tylko ten jeden nadmiarowy element. Więc tutaj postawiłem e, drugą stację kolejową i mm, <laughs> Więc tutaj postawimy drugą stację kolejową, która będzie stacją rozładunkową, jak widzicie, po naprowadzeniu myszy widzimy takie białe prostokąty. Są to oznaczenia długości różnych wagonów oraz części kolei. Pierwsza to oczywiście lokomotywa, oznaczona takimi strzałkami, również z kierunkiem, z którego nadjedzie. No a następnie to już są kolejne wagony. Maksymalnie takich wagonów się wyrysuje na naszych torach 5, co mogę Wam tutaj pokazać na górze. Czyli jest lokomotywa plus 4 wagony, łącznie właśnie 5. No, zależnie od długości torów, to też różnie to może się wyrysować. Czyli widzimy tak naprawdę, że rozładunek będzie następował gdzieś z tego miejsca. I możemy tutaj sobie, jak widzicie, trzymając już skrzynię, mi się to wszystko rysuje. Czyli możemy postawić sobie tutaj 6 skrzyń, bo tyle właśnie możemy maksymalnie być obsłużone. oraz 6 podajników sobie zaznaczymy, żeby przedmioty były automatycznie usuwane z tych nieskończonych skrzyń, żeby zasymulować, że one gdzieś dalej są wykorzystywane. Więc mamy tutaj stację Laughing Viking, która powiedzmy będzie załadunkiem. Załadunek. Oraz mamy tutaj stację jakąś, która będzie rozładunkiem. Oczywiście możemy też zmieniać kolory w RGB. Możemy mieć np. żółty, zielony, jakiś dziwny niebieski, po prostu niebieski albo np. różowy. Niech będzie różowy. Tak samo możemy zmieniać kolor naszej lokomotywy. Niech będzie czarna, albo nawet jak niektórzy wolą, biała. Co my taka biała, czarna całkiem ładnie wygląda. Aby nasz pociąg automatycznie jeździł między tymi stacjami, musimy je dodać do rozkładu. Czyli najpierw. Wyślemy pociąg na załadunek. Będziemy czekać, aż będą pełne wagony. Możemy dodać również, żeby czekał, aż wagony się wypełnią albo upłynie 10 sekund. A następnie, jako druga stacja, na rozładunek i będziemy czekać, aż będą puste wagony i nic innego nas, nas nie interesuje. Z rozładunku ten pociąg odjedzie dopiero, jeżeli wagony będą puste. Na załadunku będzie czekał, aż się wypełnią bądź maksymalnie przez 10 sekund. Czyli nigdy załadunek nie będzie trwał więcej niż 10 sekund. No i pociąg jeszcze nie jeździ, ale dlatego, że nie zaznaczyłem tutaj, że lokomotywa ma być ustawiona w tryb automatyczny. momencie kiedy to ustawię, jak widzicie, wystartowała. Pojechała do rozładunku. Na rozładunku zaczyna się rozładowywać. Jak widzicie, to coś szybko leci. Tak naprawdę większość stacji, takich porządnych w dużych fabrykach, bywa, że mają rozładunek z obu stron e, toru, żeby to przyspieszyć jeszcze bardziej. Jak widzicie, zawartość e, naszego wagonu się opróżniła. Pociąg wystartował, pojechał na załadunek i zaczął się ładować. Przypominam, że ustawiłem również, że maksymalnie 5 sekund po stoju. 10, przepraszam, 10 sekund postoju, więc o widzicie po 10 sekundach pociąg nawet nie jest do końca załadowany, ale już wystartował. I to jest taka najprostsza w sumie linia kolejowa tak naprawdę możemy też usunąć te wszystkie nadmiarowe tory. To niczym nam nie przeszkadza. Pociągi tak po nich nie jeździ. No, to sposób mamy najprostszą linię kolejową Możemy założyć, że tutaj mamy załadunek rudy żelaza. A tutaj mamy rozładowane rudy żelaza przy naszej prze, e, przepalarni. Gdzie rozładowujemy rudę żelaza, żeby ją przetopić i na przykład win, załadować na inny pociąg. Niestety, to co tutaj jest na razie te, w tym momencie zrobione, nie pozwala na to, żeby na tej e, linii kolejowej były dwa składy pociągów. Jeżeli postawię w którymkolwiek momencie, gdziekolwiek, tutaj kolejny e, skład, powiedzmy tutaj. Nawet jeżeli on nie działa, to ten przestanie tak naprawdę funkcjonować poprawnie. Co zaraz się bardzo szybko udowodni. O właśnie. Uderzył i w sumie to tyle. Przestał jeździć. Wygląda jakby jeździł, tak naprawdę paliwo. Czy w sumie czy, czy znika, czy nie znika, to nie wiem, bo użyłem takiego, przy którym ciężko to stwierdzić. No ale generalnie jak widzicie. Uderza cały czas, niszcząc cały czas, uszkadzając tę lokomotywę tutaj. I tak naprawdę, dopóki ta lokomotywa nie zostanie całkowicie zniszczona, to to przestanie jeździć. Jak widzicie, ten dron próbuje cały czas to naprawić. Dopiero jeżeli to usunę, to lokomotywa zacznie jeździć. I, owszem, możemy spróbować postawić kolejną lokomotywę z takim samym rozkładem tutaj, no aczkolwiek musimy brać pod uwagę, że one będą praktycznie cały czas w, o siebie uderzać. Nie będzie, bardzo ciężko będzie doprowadzić. Tym obecnej w sytuacji tutaj, do takiego rozwiązania, żeby one do, do siebie o siebie nie uderzały, jeżeli nie użyjemy sygnałów kolejowych. Ale o tym oczywiście w następnym odcinku. Teraz muszę wam jeszcze powiedzieć o m, paru innych rzeczach. Jak widzicie. Y bo w sumie nie wiem czy o tym powiedziałem. Jeżeli y, postawię wagon w tym miejscu, to on zostanie automatycznie połączony z pociągiem. Widzicie właśnie takimi, y, takie zielone dwa kółka połączone z strzałką. To oznacza, że ten wagon jest sprzężony z, ze składem. Jeżeli postawię go gdzieś tutaj dalej, to on jest osobnym, jakby pojazdem. Jeżeli wsiądę tutaj, to oczywiście jeżdżę y, sam. W grze mamy takie dwa przyciski: jak G i V. G to jest sprzężanie y, pojazdów, taborów. Wagonów, właśnie, V to jest rozprzężanie. Czyli, jeżeli podjadę sobie, e, wycofam do tego wagonu, nacisnę G, to on zostanie sprzężony. Dokładnie tak samo, jakbym go postawił. Jeżeli nacisnę V, to on zostanie rozprzężony, rozprzęgnięty. I tak naprawdę mogę to zrobić jeszcze tutaj z tą artylerią. W ten właśnie sposób. I teraz, jak ładujemy bądź rozładowujemy ciecze? To jest bardzo ciekawe pytanie. Mm, otóż pompami. Jak już pewnie widzieliście w poprzednim odcinku, no, kogo ja będę oszuki oszukiwał. No, jeżeli oglądaliście poprzednie odcinki, to na pewno to wyłapaliście i będziecie wiedzieć e, generalnie o co chodzi. Zaparkujmy tutaj na stacji, no i zobaczmy o co chodzi. Po pierwsze, do pomp potrzebujemy energię elektryczną, no i potrzebujemy same pompy. Pompy mają takie strzałki, one pokazują przepływ naszych, naszych płynów, to oczywiście też wiecie w odcinku o płynach. No i mm, mamy tutaj pociągi, No i co działa dokładnie tak samo jak z podajnikami. W momencie, kiedy e, widzicie tutaj przybliżę do wagonów te pompy, to widzicie, że one troszkę zmieniają e, teksturę. Troszkę więcej przy tych pompach jest. I na przykład tutaj powiedzmy, że chcemy załadować. To widzicie też, że te pompy, tutaj postawię taką zwykłą pompę. Nie wiem, czy mogę ją postawić aż nie, nie, mogę. E, to widzicie, że tutaj te pompy posiadają takie dodatkowe jakieś dziwne rzeczy. Te dodatkowe dziwne rzeczy e, to są takie właśnie specjalne rury. I bardzo uwielbiam te animacje. Te animacje są po prostu jednymi z najcudowniejszych faktoriów. W momencie, kiedy pociąg podjeżdża, to te rury właśnie się tak podnoszą na takich hydraulicznych ramionach i e, podłączają do wagonów. To usunę oczywiście, żeby nie zaśmiecały w widoku no i w, ten, w tym momencie, jeżeli tutaj będziemy mieli jakiś e, zbiornik y, i oczywiście e, rurę to zawartość tego zbiornika zostanie wpompowana do tej cyserny kolejowej jak możecie zobaczyć na panelu po prawej a cysterna kolejowa posiada taką statystykę jak pojemność, która wynosi 25 tysięcy. Tak, to jest 25 tysięcy jednostek jakiegoś płynu. To jest dokładnie tyle samo co pojemność zbiornika. 25 tysięcy jednostek płynu. A więc jeden zbiornik, jedna cysterna kolejowa. Po prostu mamy do tego podłączone trzy pompy, więc dzięki czemu mamy tutaj jakąś możliwość, żeby to było po prostu szybsze. Na przykład możemy mieć tutaj trzy niezależne zbiorniki i każdy osobno podłączony do cysterny, żeby ją załadować. I podobnie wygląda rozładunek. Rozładunek po prostu jest wtedy, kiedy te pompy są odwrócone i strzałkami wchodzą do. gdziekolwiek indziej odchodzą po prostu od naszego wagonu. Animacje są takie same, czyli na przykład teraz wsiadę w pociąg, widzicie, jest animacja chowania się, jeżeli podjadę, no tak zapomniałem, że to musi być, że ręcznie bardzo ciężko to czasem e, zrobić, ale właśnie podjechałem i. Się te pompy podłączyły. I w ten właśnie sposób to działa. Ostatnią rzeczą, ostatnim wagonem, można powiedzieć, który należy mówić, to jest wagon artyleryjski. On używa nabojów artyleryjskich, które zadają ogromne obrażenia. No i działa on w ten sposób, że jeżeli pociąg jest stacjonarny, czyli tak jak na przykład teraz się nie rusza, to ten, ta artyleria zacznie automatycznie strzelać we wszystkie bazy robali w swoim zasięgu. Zasięg automatyczny takiego działa, to 224. i To 224 to jest zasięg tych takich, można powiedzieć, segmentów mapy, czyli jeden, drugi, trzeci, czwarty i tak dalej. 224 takich segmentów mapy. To jest zasięg automatyczny. Jeżeli sobie wejdziemy na mapę, to możemy zobaczyć ten zasięg. Oprócz tego w grze mamy coś takiego jak zdalne cerowanie artylerii. W momencie, kiedy wezmę to do ręki, widzicie ten zasięg maksymalnie, Ogromnie się zwiększa. Maksymalny zasięg tej artylerii to jest 500 segmentów. Ja mogę w dowolne miejsce tutaj wypalić. I widzicie, artyleria się obraca i zacznie strzelać. Warto również zaznaczyć, że cała trasa, gdzie przelatują te pociski, jest nam odkrywana na radarze. bardzo dużo ropy widzę. O, tu mamy jakąś bazę. E, Robali akurat pojedyncze. Strzelmy sobie w to, tutaj jest niestety poza naszym zasięgiem. E, warto zaznaczyć, że m, ta artyleria nie niezależnie czy strzela automatycznie, czy strzelamy nią ręcznie. E, będzie denerwować robale. Czyli w momencie, kiedy artyleria strzeli w to miejsce, czyli będzie. W, chyba teraz, tak leci. Widzimy właśnie pocisk. Leci, 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 leci. Zniszczył to. Przeżyły dwa robale. I one teraz. No, jeden nie dobiegł. Ale jeden teraz biegnie w naszym kierunku, żeby spuścić nam sromotny, że tak powiem, łupanko. E, ponieważ artyleria celuje tylko i wyłącznie takie stacjonarne cele. Bądź to strzela to, co my wycelujemy, ale oczywiście z opóźnieniem, to nie jest zbyt skuteczna na takie pojedyncze robale, bądź nawet grupy robali. Yy, nadaje się tylko i wyłącznie do czyszczenia, właśnie baz. No, chyba troszkę za dużo tam pozaznacza, pozaznaczałem. Tak, yy, więc warto, żeby mimo wszystko stacje kolejowe, na których chcemy takie wagony artyleryjskie mieć, posiadały jakąś yy, obronę, na przykład działka laserowe. Powiedzmy coś takiego. Tak, dzięki temu, nawet jeżeli teraz przybiegną tutaj jakieś robale, to, to, to raczej one dostaną sromotną łupankę zamiast nas. Bo w przeciwnym wypadku to po prostu moglibyśmy tutaj się troszkę zdziwić. Oczywiście nie jesteśmy ograniczeni do jednego działa. Możemy mieć tych dział więcej. Widzicie, to działo automatycznie zaczęło się obracać i celować. I te działa będą automatycznie strzelać we wszystko co miały oznaczone. Jeżeli ja wezmę ten celownik jeszcze raz, poznaczam sobie tutaj trochę więcej, to one też będą strzelać bardziej w, właśnie w takiej salwie. Jak widzicie tutaj bardzo dużo robali biegnie naszą stronę, bo troszkę ich wkurzyliśmy. Oczywiście wagony artyleryjskie działają bardzo podobnie jak wagony y, towarowe, czyli mają po prostu swój jakiś tam... Y, można powiedzieć ekwipunek no i mogą być yy, uzupełniane za pomocą podejników. Słyszałem jakie strzelanie? Tak. Idą właśnie e, robale i właśnie la, z, la, z tego powodu potrzebujemy jakąś obronę mimo wszystko przy naszych stacjach kolejowych, jeżeli chcemy używać artylerii. No i to tyle, że chodzi o taki wstęp do sieci kolejowej. W Na następnym odcinku powiemy naprawdę sobie troszkę bardziej konkretnie przede wszystkim o sygnałach kolejowych, czyli o semaforach i semaforach poprzedzających. Powiem sobie troszkę więcej o tym, jak można sieć sterowniczą podłączyć do tych y, stacji kolejowych, bądź do wagonów. Aczkolwiek y, nie będziemy się w tą sieć sterowniczą za bardzo zagłębiać, bo w sieci sterowniczej oczywiście będzie osobny odcinek. Na samym odcinku również sobie porozmawiamy więcej o różnych kombinacjach, jakie możemy dać jako rozkazy czekania na tych stacjach, jak możemy właśnie więcej pociągów podciągnąć pod tą samą linię na przykład tutaj na tej pętli, jak możemy zrobić więcej pociągów tak, żeby one w siebie nie uderzały. Powiemy sobie również o tym, jak możemy zrobić wiele różnych linii, używając tej samej infrastruktury. Czyli na przykład przez pół mapy będziemy mieli tak naprawdę tylko dwie linie kolejowe. Jedną linię kolejową w jedną stronę, drugą w drugą stronę, a na niej będziemy mieli po prostu bardzo dużo różnych składów pociągów, różnych y, 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 rozkładów y, z kilkunastoma stacjami odchodzącymi od, od, od tego. To wszystko da się zrobić. Do, do tego wszystkiego są w grze środki. Po prostu jest to zbyt skomplikowane, żeby tego robić jeden odcinek, bo taki odcinek trwałby spokojnie z 40-50 minut. Wolę zrobić tutaj, najpierw, właśnie taki wstęp, jak zrobiłem teraz, no i w następnym odcinku już bardziej szczegółowo, bardziej konkretnie, bardziej skomplikowanie. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Jeżeli mieliście jakieś problemy z koleją, taki, z taką pierwszą koleją, to mam nadzieję, że Wam troszkę pomogłem, że, że troszkę łatwiej Wam będzie teraz zacząć przygodę z pociągami w Faktorio. No jeżeli Wam się to podobało, to oczywiście skomentujcie, polajkujcie, zasubskrybujcie. No i jeżeli macie jakieś pytania, to też się odezwijcie, bo naprawdę nie gryzę, jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, czegoś nie rozumiecie, to, to piszcie, bo po to robię te poradniki, po to, po to w ogóle tracę swój czas, żeby wam pomóc. Więc jeżeli macie jeszcze jakieś problemy, to oczywiście śmiało do mnie walcie no i do zobaczenia w następnych odcinkach. Heja!